To nie jest łatwa pozycja do ucieczki. Załaduję hajeka, bo jak on będzie uciekać, to ja będę mieć go tyłem. I może teraz uda mi się w timing złapać go uciekającego. Miałem gorsze takie początkowe odczucia, jak zobaczyłem ten czołg, jego statystyki. Naprawdę gra mi się całkiem przyjemnie, ale teraz idealne losowanie, bo mamy prochorówkę bez artylerii, dwa czołgi lekkie na siódmych tierach. Czołgi, które były na górce, nie powinny mieć takiego fajnego bicia. Jeżeli to zrobicie szybko, zgrabnie, to widzicie, że darmowy strzał wpadnie na wasze konto. Siemanko, witajcie. Nowy czołg premium 9 poziomu w naszej grze. No kto by się spodziewał, sukcesywnie Wargame dodaje te premki z 9 poziomu. I teraz to jest niemiecki E77, nie mylić z E75. Wygląda oczywiście zupełnie inaczej. Jeździ 40 km na godzinę i mobilność nie jest zła. To jest czołg ciężki, przypominam. Mamy działo, które ładujemy poniżej 10 sekund na zwykłych szarych modułach. Strzelamy średnio za 460 i pod względem uszkodzeń na minutę też nie wypada to źle, bo tam jest 2250 około DPM-u, porównując do E75 bazowo ma 2112 i wypada E77 lepiej pod tym względem. I okej, na inne 9 tiery ten DPM jest naprawdę w porządku. Co ma ten czołg do zaoferowania? Przede wszystkim pierwsza rzecz na czołgu ciężkim, czyli pancerz. No i tu powiem szczerze, jak sobie przeanalizujecie model tank z GG, no to jeżeli ktoś do was strzela z 9 tierów z normalnej amunicji, przykładowo taki AF-Face, no to ma problem, żeby was poprzebijać po wieży przede wszystkim. Ma spory problem. Natomiast jak on już załaduje złoto, no to automatycznie będzie was przebijać okolice, tak naprawdę wszędzie dookoła jarzma. Nad jarzmem jest też taki punkt chyba najsłabiej opancerzony. No i to wygląda tragicznie, powiedzmy sobie szczerze. No i na razie takiego Centuriona i Panterę to ja odbiję. Natomiast na dłuższą metę, jak widzicie, Pantera już się gdzieś przebiła. Mamy spory włas dowódcy, który będzie przebijany przez tak naprawdę każdy pojazd. I dosyć łatwy, może nie bardzo prosty do trafienia. To nie jest włas E6, no ale mimo wszystko na bliższy dystans myślę, że dużo doświadczonych graczy będzie nas dziurawić tak, jak im się to podoba. Kari strzeliło, niestety, ale nie złapie przestrzału. I mamy potężne tarapaty. Mianowicie moje czołgi są wycofane, a przeciwnik gra agresywnie. I teraz, jeżeli nikt się nie wychyli tutaj, a jednak ktoś się wychylił, no to mam przegwizdane. Nie wiem do końca, gdzie się schować. Przypatrzcie się, ile czołgów stoi na mojej bazie i snajpi. Nie wiem sam, co powinienem zrobić. Uciekam w taki sposób. Jadę do tego dołu. Tu położę to carry, zaświecę. Tak jest. I spróbuję zagrać na wieżę. Wyciągam to E50, ale chyba nikt mi nie pomoże. On może mnie taranować. Ja mam perk na taranowanie. No i chyba kolega się zdziwił, bo ja go stanowiłem za 679, a on mnie za 305. Natomiast nie przeżyję tego dłużej. Nie wiem, może powinienem być bardziej wycofany. Na pewno powinienem być bardziej wycofany i szybciej uciekać, szybciej przewidzieć to, co się wydarzy. Ale powiem wam szczerze, że tak się rozgadałem i chciałem wam przedstawić to pierwsze wrażenie według statystyk, że nie zwróciłem uwagi i też nie było czasu na tą decyzję, bo gdybym uciekał tędy, no to też ginę, tędy też ginę. No, była to trochę sytuacja już bez wyjścia w pewnym momencie. Przed nami wyniki pierwszej bitwy. Na liczniku przeciętny wynik 2000 uszkodzeń, trochę 50 uratowało mi bitwę. Jakby nie patrzeć, ten taran nie wyszedł. 3 strzały oddane, znaczy 4 oddane, 3 przebicia. 70 tysięcy zarobionych kredytów. Jest to czołg premium, który zarabia więcej, plus też może gromadzić obligacje, tak jak 10 tiery. No i jeżeli chodzi o amunicję, bo nie przedstawiłem, koszt pocisku 1070 kredytów na złocie 4800. Haeki, które mają 65 penetracji, więc trochę tej penetracji brakuje, mają 935 kredytów kosztują. Postawiłem na takie wyposażenie, czyli wzmocnienie, dosyłacz i wentylacja. Co do mojej załogi, no to macie tu wybór. Przede wszystkim właśnie ten perk na taranowanie, on teraz po zmianach bardzo fajnie potrafi zadziałać i zaskoczyć przeciwnika, bo jeżeli ktoś go nie ma, to też lepiej się o wiele taranuje. No i nie zamierzam wam wszystkich tych perków omawiać. Co do modyfikacji polowych, to takie wybrałem, żeby powiększyć tą prędkość maksymalną. Mam też perkę, który zwiększa prędkość maksymalną i finalnie moja mobilność to 45,3 km na godzinę, co jak na czołg ciężki jest fajnym wynikiem i ja już nie będę zanudzać w garażu. Lecimy kolejne bitwy, bo ta pierwsza, no to nic specjalnego. Tak trochę jeszcze pozwoliłem sobie bardziej przeanalizować ten pancerz i muszę przyznać, że dużo ósmych tyrów będzie mieć problem, żeby przebić kadłub. On jest pod dobrym kątem. Tak samo to musi być odpowiedni kaliber, aby przebijać nas w ten taki daszek, ten taki powiedzmy a la trapez, trójkącik, który wystaje. Ja teraz pokazałem dolną płytę niestety, ale w gruncie rzeczy na takim losowaniu
ten E77 powinien sobie dawać naprawdę radę. Zresztą zobaczymy w tej bitwie, jak to będzie wyglądać w praktyce. Typ 63 z HEK-a mnie strzelił za tyle. No a ja odbiłem się od TNH, celuję we włas, ale to nie wychodzi. Mój włas jest właśnie od lewej strony, więc mogłem tu teoretycznie fajnie grać, ale to nie przynosi korzyści, więc odpuszczam i będę wychylać się bardziej od tej innej strony, co do innych parametrów. To działo wypada trochę gorzej niż E75, gorsza stabilizacja, dłuższy czas skupiania. W gruncie rzeczy niczym wielkim bym tu się nie zachwycał i w dużym skrócie jest to raczej po prostu gorsza wersja drzewkowa E75, ale dosyć podobna w stylu gry. Na pewno pod względem pancerza E75 będzie lepiej wypadać, ale zobaczymy, jak będzie się prezentować w tych bitwach. Podjechałem trochę w tym mieście. Co prawda przegrywałem, minus 2000 HP, więc muszę być uważny. Ale myślę, że może gdzieś tutaj kogoś złapię na przestrzale. Powoli sobie podjeżdżam na tym pierwszym biegu tak zwanym. Złapałem E7, znaczy obiekta. Niestety, no odbiłem się. Odbiłem się od boku. No i teraz muszę się wycofać. On na pewno będzie już wcelowany, więc drugi raz nie spróbuję. O, ten H teraz próbuję się tam wychylać. Raz strzeliło, ale nieskutecznie. Próbuję podobnie wychylić się na tego typka oraz na TNH. Na złocie moja penetracja to 311. Nie wiem, czy wystarczy na tego typa. Mogą to być nadal problemy, ale świeci się już na pomarańczowo. Jednak wchodzi. 447. Wieża tego typa aż tak dobrze opancerzona nie jest. No i jestem zmuszony do tego, żeby złota do niego postrzelać. I... no come on. Niestety, trafiłem w sojusznika. Na pewno nie ułatwił mi tej całej wymiany. Ale za 3 sekundy będzie kolejny strzał i może uda się go skończyć. Ale ten H teraz bardzo mocno się wychyla. Muszę skupić do samego końca. I przebijam pewnie 476. No te średnie uszkodzenia robią robotę w mieście. I jeszcze jeden strzał. Udało się go skończyć. Trafiłem. Naprawdę wygląda to solidnie. Obiekt 705 będzie bokiem, jeżeli się wychylił. On strzelił, więc tym bardziej ja muszę się wychylić na niego. Ale nie zdążę. On teraz się cofnie. Typa już jednego nie ma. Tam jest jeszcze drugi. Baczę DP, czy będzie się wychylać? Chyba nie. Natomiast tam się wychylił typek. Bad AP. Cały czas tu kontroluję w razie czego. No, bitwa nadal jest wyrównana ze 4 do 5, więc nie będę jakichś ryzykownych decyzji podejmować. Ja chcę teraz wspomóc to, co się dzieje na bunkrach. Tam podjechał obiekt i jako chyba będę mieć bokiem. Tak jest, widzę kawałek tego obiekta. Skupiłem do końca, niestety trafiłem w bunkier. To działo jakoś super snajperskie nie będzie, ale zaraz spróbuję jeszcze raz oddać ten strzał, chociaż teraz on zniknął, jest bad chat i strzeliłem bata za 455. Bat może mieć problemy, żeby mnie przebić. No i w tym matchmakingu naprawdę jest potencjał dla E77. Muszę zaznaczyć, to nie jest to taki idealny czołg do kontowania, jak na przykład E75. Tam jak ustawicie dobrego sidescrapa, to jesteście wręcz nie do ruszenia. Nawet w sumie możecie sobie pozwolić na spory margines błędu, bo ten pancerz jest niezły. Tu aż tak rewelacyjnie to nie wygląda, ale też tragedii nie ma. Oczywiście, broń Boże, nie odbierajcie tego, że narzekam na to, że czołg premium jest za słaby. Tylko bardziej przedstawiam wam, jak on się prezentuje. Teraz brakuje mi depresji działa, żeby oddać ten strzał, ale znalazłem AMX-a CD. Skupiam do końca i wchodzi. 429. Szybkie te pociski. 1080 metrów na sekundę. Ładnie to weszło. Warto by było dobić obiekta, ale nie wiem, czy to będzie mi dane. Chyba jednak nie. Może batchata. Tak jest. Wychylam się na batchata. Jego już nie ma. Ten AMX-CD do mnie strzela. Tak powoli sobie dziubiemy, dziubiemy. 2300 na liczniku. Chciałem tego Saladina jeszcze gdzieś przestrzelić, ale nie wiem, czy on się pojawi nigdzie. Ja jestem zawsze z tej starej szkoły. Chciałbym, aby czołgi premium po prostu były gorsze niż czołgi drzewkowe. Ewentualnie tam kilka parametrów mogą być lepsze, ale też żeby nie było tak, że czołg premium jest zdecydowanie lepszy niż pojazd drzewkowy. Tego typu sytuacja uważam, że nie jest dobra, fajna dla ogółu gry. Niestety teraz trochę zważyłem i Saladin. Nie wiem, czy AMX-CD nie będzie mieć bicia, więc ustawiam się przodem, żeby w razie czego odbić. T95 tam ruszył w mieście, jest AMX-CD, ale to już będą piksele. Nie dam rady tego skończyć. Nadal sytuacja jest bardzo wyrównana, 7 do 8. Typek będzie się chyba wychylać na T55A. T95 tam strzeliło, ja wceluję się w tego typa. Zobaczcie, idealnie wyjechał mi pod celownik, bo chciał dobić T55A. Mi polosowało 426 działo, które strzela średnio za 460, więc no słabo, słabiutko. A T95 podjeżdża dalej. Ja muszę bardziej wykorzystać tą TS5 i dać jej wsparcie. Załadowałem złoto, T95 wydaje się, że będzie bokiem.
Więc spróbuję na szybkości się wychylić. I mam to do 9.5, przebijam. I od razu cofka, może teraz będzie bokiem dla TS5. Po HP wygrywamy, ale mamy 3 lufy mniej. I teraz pytanie, czy TS5 wykończy te 9.5? Oj, chyba tam te czołgi się zaświeciły. Ale teraz jest moment, żebym ja wkroczył. Oczywiście muszę też uważać, bo ktoś w mieście może mnie zaskoczyć. Wszystko wskazuje, że uda mi się dobić te 9.5. I cyk, udało mi się, to był bardzo ważny frag, bo te 9.5 mogło sporo tu namieszać. Nadal jest niebezpieczny obieg 705, typ na strzał, gdzieś tam jest RHM z tyłu i trzeba dograć to wszystko do samego końca. Teraz wychylam się na typa, który tu gdzieś może stać, ale go nie ma, tam podjeżdża light. Przestrzał na MX-a CD mógłbym mieć, jeżeli podjedę sobie bliżej, ale nie wiem co z obiektem. Padł lightcik, jest obiekt. Obiekt bokiem, nie patrzy się na mnie, ktoś już go dobił. Podjadę tu bliżej, może ktoś zaświeci tego AMX-a, ale chyba jednak nie. Wrócę już do normalnej amunicji, bo teraz mniej opancerzone czołgi zostały, chyba że typ na wieży. I okej, zaświeciłem tego typa, może Arta go dobije, ale też ich artyleria może mieć przestrzał na mnie. W sumie nie chcę się pokazywać tyłem do tej Arty, bo już nieraz takie przebicie dostałem w tej grze. Dlatego wolę zostać przodem, spodziewałem się, że Arta jest na wprost mnie, ona nie strzeliła. A nasza artyleria dobiła tego typa, więc sytuacja już jest bardzo klarowna, odwróciliśmy ten wynik i trzeba po prostu jechać dalej. Stawiam się na tym MXNCD. Oj, mam spota, jest Celadin wykryty, czy on się wychyli? Arta strzeliła, nie wiem co... Zrobił AMX-CD, ale on mógł się wrócić bardziej na środek. Ja chyba wceluję się w tego Saladina, bo może się wychylać, ale jednak nie. Może też uciekać teraz. Jednak też nie. K91 go po prostu dorwało. No to szukamy tego RHM-a. Zastanawiam się nad tym hakiem, czy zadawać pocisk odłamkowo burzący na RHM-a. No 65 penetracji teoretycznie powinno starczyć. Też nie jestem na jeden strzał od RHM-a. Nawet jak ma to grube działo, to raczej powinienem to przeżyć. Jestem wykryty. Może RHM jest gdzieś tu na wprost. W tych krzakach albo gdzieś tu do lewej. Nie mam pojęcia. Jest i RHM. Skupiam działo, nie powinien się schować. Celuję, strzelam 662, więc bardzo sympatycznie i przyjemnie. Jeszcze 163 po asyście. Dostanie sam AMX-CDA. No i spodziewam się go na środku. Wielkie poszukiwania AMX-a jest i on... No taki strzał niescalony. O, miałem w ogóle odłamkowy załadowany. Myślałem, że zaraz go ktoś skończy, więc nie miałem czasu skupić tego celownika do samego końca, ale teraz w sumie żałuję, bo czas jednak był. Ale coś jeszcze do asysty doleciało. I to już jest oznaka pierwszej klasy. Podobała mi się ta bitwa. Ten pancerz tutaj dosyć okej się sprawował. No nie było aż tak wielu okazji. Na pewno E77 będzie mieć problemy na 10 poziomach. No ale jakby nie patrzeć, 9 tier najczęściej powinien walczyć z 9 i 8. No i tu sprawował się naprawdę nieźle. Zaczynamy pojedynek na klasztorze. Wybiorę prawą stronę. Tam mamy dużo pozycji, żeby pograć na wieżę, czy to na tej prawej odsłonie, tej flanki albo lewej. Dużo czołgów będzie na prawo, więc powinniśmy zagrać tu agresywnie i powinniśmy sobie tę stronę ogarnąć. Nikt nie pojechał praktycznie na lewo, na środek i trzeba o tym pamiętać, żeby w razie czego wracać na bazę. LTTB zrobiło raid, którym dało mnóstwo informacji. Goście zrobił sobie takie kółko i teraz wraca na flance, gdzie nie spotka żadnego czołgu. No i to przeciwnik oczywiście powinien wykorzystać, bo to serio jest ogromna dawka informacji, ale zobaczmy. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Ja na początek się wceluję w ten przejazd. Nasz blesk wjechał na górkę. Nikt tu się nie wychyla. Oni mają koncepta 1B. Korci tu podjechać, ale zobaczcie, ten H dojeżdża. On będzie się wychylać. Wygląda na 100%, jakby się wychylał. Strzelił do Conquerora. Tygrys drugi zaświecił się tam. Nie wiem, co z tym konceptem. Próbuję trochę podjechać. Nie złapię przez strzału na obiekta, bo... Jestem trochę w złym miejscu na to. Tu jest problem, nie mogę się zatrzymać, żeby nie zebrać od niszczycieli. Jest koncept. Oddam strzał pierwsze kółko, ale dojadę bliżej, bo serio, ja na pewno mogę oberwać od niszczycieli, które tam mogą stać. Więc już dojadę na blisko. Ten H, nie wiem czy nie ładuje. Okej, nie ładuje, ale na tej wymianie ja wychodzę bardzo dobrze, bo strzałem go za 509. Wiem, że przypadkowo zasłoniłem przestrzał Carnarvonowi, ale złapałem teraz obiekta. Cofka. Ten H ma chyba normalne działo i znowu przypadkowo zasłoniłem. Jakby ktoś zaświecił obiekta, to mógłbym go ładnie obić, ale nie ma co. Ten H nie ma magazynka moim zdaniem. I tu próbuję się tak wymieniać. Ja bardzo chciałbym nie ryzykować w tych wszystkich wymianach. Dobra, ten H strzeliło, ja się wychylam.
nie chcę zebrać od koncepta, ale niestety zebrałem od koncepta. Mimo wszystko ten hub powinno zaraz zginąć, dokładnie za sekundę po tym strzale. Tak jest, jego już nie ma. Obiekt może tu być celowany, ale jesteśmy za kamieniem, więc nie jest źle. Ten obiekt trochę będzie irytować, najgorsze jest to, że nikt go nie zaświeci. Koncept strzelił, no ja powinienem chyba dojechać do naszego Carnarvona. Wpaliła mi się walka zwarcie, to znaczy, że widzimy się na 50 metrów. No i teraz pytanie, co tu się wydarzy. Dojeżdża Skorpion. Będziemy mieć tu Skorpiona, to możemy go skończyć na salwę. Dobra, nawet zaryzykuję i to... Chociaż spróbowałbym się skontować, tak szczerze. Nie wiem, czy mi na to wszystko każdy pozwoli. Carnarvon się kontuje. Tam... I na plecy jedzie Conqueror. No niestety, ale Carnarvon zginął. Ja wychylam się, skupiam do końca, dolna płyta 450, Conquerorowi nie losuje, Skorpion nie trafił, taran? Nie ma problemu, mój drogi, ja dostałem tylko za 11, a ja go dobiłem za 83. Zobaczcie, jak ten głupi perk na taranowanie w trzech bitwach dwa razy mi się już przydał. Skorpion padnie od Skorpiona. Nie ma co wychylać się na tym balkonie, chyba że przepchniemy wrak Skorpiona, to wtedy... To nam trochę pozwoli na lepsze granie i też będę mógł zaświecić środek. Świeciłem SU i przebiłem go za 511. I to w sumie jest bardzo ciekawe zagranie. Nie wiem, czy tu jeszcze SU gdzieś złapię, chyba nie. Jeden strzał zyskałem. Na pewno nie ma co pchać dalej, bo my tam się odbijemy i trzeba będzie wracać na bazę, ale jeszcze tu po cichu liczę, że ktoś wyjedzie ładny pod celownik. Jakiegoś fraga może zrobię, natomiast chyba się przeliczę. BZ-ka tam została, oni przejmują bazę, mogą zaraz odbijać tę flankę, więc muszę jak najszybciej wrócić i to nie będzie łatwe zadanie, bo oni już mają tam kilka pojazdów. Musimy fragować i zrobić obronę Częstochowy na tej linii trzeciej. Będą tam cztery pojazdy, tak naprawdę z dwóch stron tylko możemy dostawać strzały. Minus jest taki, że jeżeli Super Pershing schowa się za tym kamieniem dobrze, odpowiednio, no to my nie mamy jak go zbić. Ale po cichu liczę, że on tak nie będzie kapować i zjedzie z tego kapa, albo coś tu się jeszcze wydarzy. Szarputur od dołu, SU od góry. Celuje się w SU, bo nie wiem, czy on... Okej, może podjadę. Szarputur powinien zginąć od Conquerora. Ja niestety jestem wykryty. Będę walczyć. Będę walczył. Nie wiem, co z tym Super Pershingiem. Jestem niestety ogłuszony. Wychylam się, żeby go zobaczyć. 30 sekund. Arta mnie patsnęła. Jest i Super Pershing, który jest przodem. Załaduję złoto, żeby go dobić. I ja go trafię za zero. Zbiłem kapa, ale on nadal żyje. I zaraz BZ-ka może mi gdzieś wyjeżdżać na plecy. Muszę go dobić. Nie dobijam go. A Skoda tu już podjeżdża i obiekt 430. Super Pershing będzie mógł do mnie strzelać. Arta mnie znowu ogłuszyła. Wychylam się, żeby strzelić w Skodę. I to teraz trafiam. Od razu cofka. Ale znowu zebrałem tego Super Pershinga, który będzie irytować. A tu jeszcze pojawia się BZ-ka na deser, która mnie przebija z przeciwpancernego za 442. Szkoda, bo tutaj, no może potencjał na wyciąg nie był, ale na pewno można było kilka strzałów więcej oddać. Trzecia bitwa, 3500 uszkodzeń. Szczerze? Miałem gorsze takie początkowe odczucia, jak zobaczyłem ten czołg, jego statystyki i parametry, ale grając te bitwy, naprawdę gra mi się całkiem przyjemnie. Brakuje mi bitwy na full 10 tierach do takiego pełnego testu, ale mam nadzieję, że to się wydarzy, bo dwie bitwy przed nami i teraz będzie bitwa niestety, ale na ósemkach, a ja bardzo chciałbym zobaczyć, jak on będzie się sprawować na tych dziesiątkach. Co do mobilności E77, to bardzo szybko osiągam tą prędkość maksymalną, dosyć żwawy jest ten pojazd i to też jest pozytywne zaskoczenie. Jakieś mam wrażenie, że wypada to lepiej niż E75. Dokładnie tak, mamy 15,5 mocy na tonę. Dla porównania E75 ma tylko 10,4 mocy na tonę, więc słusznie tu zaobserwowałem różnicę. Oj, to było głupie wychylenie, ale odbiłem dwa strzały. Skontuję się. Nie wiem, czy jakiś czołg nie stoi tam daleko. Jest Emil. No ale nie było szans. Nie było szans na przebicie tego. Minus 9000 HP w... 2 minuty. Nawet nie mam gdzie uciekać. Nie mam za bardzo innych możliwości. Szukam Emila. Niestety nie trafiam. Te czwórka wyjdzie z prawej. To 8 czy 2. Jakby nie da się nic zrobić. No, nieważne kto by zagrał tę bitwę. Nie sądzę, aby...
Dobra, może by przebił 2-3 strzały. Ja 2 razy zaryzykowałem tym strzałem po pierwszym kółku, ale... obojętnie jaki czołg miałbym w tej bitwie, to myślę, że... wynik byłby bardzo, bardzo podobny, bo ta bitwa jest niegrywalna. To jest nieporozumienie po prostu, co tu się wydarzyło i ona jest do zapomnienia, gramy nexta. A jako ciekawostkę zaprezentuję wam, jak się zarabia oddając jeden strzał z przebiciem. 22 tysiące, łącznie jestem 27 tysięcy na minusie, no bo wydaję 20 tysięcy na czekoladę, między innymi naprawa 21 tysięcy sama kosztowała, no i tej bitwy nie liczymy. Oho, początek bitwa z ciekawym zagraniem, ale bardzo ryzykownym jednocześnie, natomiast zaświecił dużo pojazdów. Mamy 2 lodówki, które jadą sobie na K1, myślę, że tu za dużo uszkodzeń nie zadamy, ale... zobaczymy, czy przeciwnik tu dojedzie. On też ma 3 lodówki, przepraszam, oraz grilla. I te czołgi mogą grać na dystans i zagrozić nam. Natomiast widzimy, że Conqueror gra tę flankę. Ja nie chciałbym zebrać, ale on strzelił w kogoś innego. I ja go przebiłem w pierwsze kółko, więc rewelacja. On nie ma zestawu naprawczego, nie wiem, czy wcześniej nie zużył. Oddał w kogoś innego strzał, nasz obieg jedzie twardo. Ja już skupiam się nad innym pojazdem. Niestety zebrałem, nie wiem, ta lodówka naprawdę, z całym szacunkiem, ale dobra, może nie będę nic mówić. Oni chcą po prostu, nie wiem o co tu chodzi, ale ja nie chcę tego pchać, mój drogi kolego, bo teraz wjeżdżamy w pułapkę od lodówek, od tych niszczycieli i to jest moment, kiedy musimy się zatrzymać i odwrócić się i zająć się K91. Tylko warto było skończyć tego tortoise'a i na tym mi zależy. Niestety, nie przebito pancerza. Tracimy mnóstwo HP tracimy na tym wszystkim. Zobaczcie, lodówka na strzał, M103 na strzał i obieg 705 nie ma też dużo. Ale zobaczcie, że Selma może wykryć lodówkę oraz grilla, dlatego ja tu chwilę zostanę i wceluję się w tą lodówkę. Natomiast ona się teraz odwróci. Nie wiem jak z grillem, czy złapie jakiś przestrzał na grilla, chyba jednak nie. Selma będzie zawracać, szkoda, że grill zniknął. Ale ja zostanę wcelowany, bo może ten grill dostanie spota, bo te czołgi nasze już blisko podjeżdżają. I grill dostał spota, natomiast ja tego nie trafiłem. Minus 5000 HP, ten podjazd no raczej nie ma dużego sensu. Tylko ta Selma, ten czołg lekki to jest coś zupełnie niestandardowego. I on powoduje, że to zagranie ma jakikolwiek sens i może wyjść, bo spotuje on lodówkę. Jakby kupuje czas i odwraca uwagę. Dzięki temu tylko to wyszło, ale to na pewno ci gracze tego nie zakładali i wyszło to przypadkowo. Ja zagram na tego ST1, mam nadzieję, że z A75, chociaż chyba go wyrzuciło. Nie wiem, co jest z jedną lodówką na środku, ale już lodówki są na spocie. Szukamy ST1, on chyba uciekł. Niestety, ale uciekł, ale... zajęcie tej górnej pozycji da nam dużo. M103 coś jest bardzo zbulwersowane, więc tu bez żadnego problemu dorzucę go do listy ignorowanych. Jeżeli rozwoimy ST1, to będziemy mogli grać na lodówkę albo K91, które się odwraca, ale mamy E75 ze sobą, więc jest fajnie. Tylko warto by było jak najszybciej to ST1 rozwalić. On popełnia błąd, bo wyjeżdża teraz pod E75, które powinno go strzelić. Ale nie wiem, czemu tego nie robi. O, oddał strzał z przebiciem. Ja też przebiłem, niestety nie polosowało. Jest też lodówka. I druga lodówka, która zdążyła błyskawicznie przejechać i mnie przebić. Kolejna błyskawiczna bitwa, moi drodzy, która trwa niecałe 5 minut, ale te zagrania, które tu zaprezentowaliśmy, nie miały prawa wyjść. I nie zakładałem, że tak szybko te lodówki się cofną na środek. Wydawało mi się, że będę mieć trochę więcej czasu. Też mój błąd. Powinienem chyba nic, że tak powiem, nie robić, tylko grać pasywnie gdzieś w tych okolicach i robić uszkodzenie na tych czołgach, które tu będą wjeżdżać. Serio, uważam, że to jest druga bitwa z rzędu, gdzie naprawdę jest trudno o normalny wynik. Normalny wynik, bo nic więcej nie wymagam. 4 na 6 z oddanych strzałów. Raport szczegółowy 8 tysięcy, tylko i wyłącznie na plusie. Ale teraz idealne losowanie, bo mamy prochorówkę bez artylerii, 2 czołgi lekkie na 7 tierach. Ja pojadę na środek i zobaczcie, że znaleźliśmy już Selmę. Może oddam, tak jest, 455 wchodzi, zaświeciłem koncepta, trochę się schowam. On jest wykryty, natomiast będzie przestrzał na MXCDA. Nie wiem, czy czołgi z górki jeszcze nie powinny mieć chyba na mnie bicia. Chyba, że już tam przejechały głębiej. Ja jestem wykryty. Skupiam do samego końca. Oddaję strzał.
Możliwe, że to weszło, ale górka już dojechała i ma na mnie bicie ewentualne. Celuję się w górkę teraz i postarajmy się to zagrać na spokojnie. Postarajmy się skorzystać z tego, że mam mapę, która raczej będzie sugerować dłuższą bitwę. Chociaż kto wie, jak to w tym wszystkim wypadnie. Jest Chiri. Szukam bicia, ale... coraz lepsze to bicie. Ktoś mi idealnie zasłonił. Nie trafił ten ktoś. A ja chyba... Mam nadzieję. Nie jestem pewien w tym wszystkim, czy się udało go przebić. Tam podjeżdża IS i obiekt. Niestety ja wykryty. Oddaję strzał na ślepo. WZ-ka do mnie strzeliła. Chciałbym zagrać jakby od tej bliższej części torów. Teraz spróbuję się tak wychylić, żeby zaświecić czołgi, które mogą snajpić. Znalazłem koncepta, od razu cofka. Czołgi, które były na górce, nie powinny mieć takiego fajnego bicia. Jeżeli to zrobicie szybko, zgrabnie, to widzicie, że darmowy strzał wpadnie na wasze konto. Ten Chiri nie dostał spota. Nie wiemy, czy ten mój strzał wszedł, czy nie. Wiem, że WZ-a jest gdzieś w tych krzakach, więc mogę śmiało strzelać na ślepo. Możliwe, że to weszło. Na prochorówce dużo na ślepo tych uszkodzeń można zadać. Jest ten Tygrys i kurczę, żałuję, że teraz nie jestem na środku. Może tak się uda go strzelić. Zobaczcie, że mam bicie, nie jestem wykryty. Oddaję strzał i idealnie wykorzystałem to ukształtowanie terenu. No i trafiłem tego Tygrysa P. Nie sądziłem, że to się uda, ale jednak udało się. I pora chyba na kolejny strzał na ślepo w te okolice. To nie weszło, sami zresztą widzieliście. Koncept się wychyla, jesteśmy wykryci przez kilka dobrych sekund. Ale ja spróbuję oddać jeszcze jeden strzał na ślepo w to miejsce. Tak naprawdę to taką WZ-tę mogę zdjąć na dwa strzały, więc jeżeli raz trafiłem, to teraz mogę go dobić, jeżeli oczywiście nadal tu gra. Próbujemy dalej. Jest trochę tej amunicji, więc jak najbardziej mogę sobie na to pozwolić. I tak nic ciekawego się nie dzieje. Aha, Progetto i jest Chiri. I chyba dostało ode mnie, tylko teraz żałuję. To jest minus strzał na ślepo, bo nie wiecie do końca, kiedy ktoś dostanie tego spota i akurat ja ładowałem. Dobra, ostatni strzał. No i to by było na tyle. Zachowałem sobie amunicję i bardziej przestawię się chyba pod las. Ewentualnie myślę nad tym obiektem, czy go tu nie złapać, ale lepiej będzie wykorzystać las i to, że mamy tam informację. Uciekam od czołgów na górce, żeby nie zabrać. Powinienem mieć fajne bicie na Skodę. Ona ma 300 HP, LTG podjechało. Selma dostała spota, ale też Skoda ma spota. Skupiam do końca. No i cyk, wchodzi to, 319. MXCD jest na jeden strzał. On tak szybko jeszcze nie zniknie, więc skupię sobie działo do samego końca i oddaję strzał za zero, proszę państwa, za zero. Niefajnie. Może ISM go dobije i ja do końca nie zapamiętałem, gdzie on tam był wcelowany. Batchet AP jest dosyć zablokowany, bo to nie jest łatwa pozycja do ucieczki. Załaduję HK, bo jak on będzie uciekać, to ja będę mieć go tyłem i może teraz uda mi się w timing złapać go uciekającego. I zobaczcie, idealnie przewidziałem to, że on będzie uciekać. Jak zniknie, załadowałem HEK-a i to wyszło perfekcyjnie. 645, jeszcze 300 po asyście. Szkoda, że go nie dobili, ale i tak brałbym to w ciemno. Koncept na środku ma nadal dużo HP, ta bitwa jeszcze wygrana nie jest i tutaj trochę może się wydarzyć, natomiast na pewno jest luźniej, bo ta WZ-ka chińska padła. Ja może spróbuję na ślepo strzelić do tego AMX-a CDA, który może stać tu na przykład. I jak widzicie, on już tu dłużej nie postoi. Teraz mam obiektor 416, T29 bez spota i szczerze ja zaryzykuję. Wychylę się, mam dużo HP, może gdzieś tego koncepta złapię, ale mamy spota na górce i tutaj warto byłoby się przestawić. Chiri na jeden strzał. Musiałem oddać ten strzał, bo on już się cofał. Ma 13 HP, to nie będzie żaden problem. Nadal spróbuję wychylić się tutaj i może zaświecę koncepta. Na tym mi zależy. Myślę, że koncept się cofnął do lasu i myślę, że każdy od nich gra w lesie. I las to jest ostatnia szansa ratunku, chociaż widzimy jeden czołg pod górką. Nadal nie jestem wykryty, dlatego tak sobie jadę na środku pola. I to jest T29. Jestem praktycznie przekonany, że resztę czołgów gra po drugiej stronie, w sensie w lesie, więc przejadę sobie nawet tymi torami, sprawdzę, pobadam dokładnie. Obieg 416 rozwalił nam 416. Może dobiję T29, będąc tutaj, ale zaświeciłem jakimś cudem T20. Ja jestem wykryty, więc postrzelę cofka, no to jest AFK, powinien coś dostać po asyście, nawet mogę tak go wyciągnąć, tylko T29 z lewej strony może na mnie wychylić i mnie skończyć. Dostałem full po asyście, tutaj czołgi z lasu mogą na mnie strzelać, T29
ma krótki dział. Jak ustawię się przodem, to powinien mieć ogromne problemy, żeby mnie przebić. SM dostał z lasu, pewnie od koncepta. Szukam kogoś, aby mi podświetlił tego T29. Ja mam spota, T29 się wychyla, ale chyba nie pod mój celownik i sobie trochę to odpuszczę. Sprawdzam, co tu się dzieje i będę raczej pchać dalej. Będę podjeżdżać pod ten cały las. Natomiast ja cały czas jestem wykryty najprawdopodobniej. I to może sugerować, że na przykład Batchet AP wjechał w te krzaki. Bo T29 mnie nie zaświeciło na 90%. Na 90% zaświecił mnie Batchet AP i mi się wydaje, że to były te krzaki. On podjechał pod te krzaki, ewentualnie pod linią krzaków. I to jest w pewnym stopniu problem dla mnie. Sprawdziłem pozycję, ale ja mam cały czas spota. I ta sytuacja nie jest idealna. Uwierzcie mi, że oni mają teraz dobre miejscówki do obrony Częstochowy, plus spotujący Batchet AP najprawdopodobniej, ewentualnie gdzieś obieg 416. Ja nie mogę ich zobaczyć. Mam spota po wychyleniu. To raczej nie są te krzaki. Myślę, że to jest jakaś linia krzaków po prostu. Tylko ja nie znajdę tego Batchata. Ewentualnie też mogą być te krzaki stamtąd, ale wtedy on by mnie zaświecił na środku. No ale sprawdzę. Nie trafiłem. Dużo zależy od tych pojazdów, ale ja tu nie widzę. No SM jest opancerzony. SM może trochę podjechać, ale serio, to możemy jeszcze przegrać. I najgorsze jest to, że nie jestem pewien, czy będę mieć drogę w ogóle ucieczki stąd. Bo jeżeli ja uciekając będę mieć spota, no to wtedy ginę. No zobaczcie, mam spota. Myślę, że ja nie mam jak stąd uciec. Nie chcę nic mówić, ale pachnie mi to remisem. Koncept strzelił i rozwalił SHP, znaczy przebił SHPTK z HEK. No i SHPTK jest zamknięte, jest wykryte. No nie wiem, no spróbuję, może tego Batchata AP gdzieś tu znajdę, ale to jest jak szukanie igły w stogu siana. Też nie mam sporej ilości amunicji. Jednocześnie pokazuję bok wieży, ale no... Może jakimś cudem znajdę tego spotera. No i obiekt rozwalił ISAM, to znaczy, że obiekt strzela i to jest Batchet AP, który jest na jeden strzał. To on jest odpowiedzialny za całe spotowanie. Szukam go, ten SHPTK już dosyć blisko podjechał, ale nadal nie znalazł. Mamy przechlapane, bo teraz idzie Skorpion. Jest! On był w tej pozycji, o której wam mówiłem jednak. On był w tej pozycji i to jest spora dawka informacji. Tak mi się kojarzyło, no bo stąd mógł mnie zaświecić, jak byłem tu i... Raczej z tej linii krzaków to nie było możliwe, ale nie sprawdziłem tego dokładnie, ale no wiecie, to nie jest takie łatwe, aby dokładnie sprawdzić, skąd ma się tego spota. Tego Batchata AP można strzelić na ślepo. O, jest obieg 416, który został wykryty. Jakby koncept strzelił, muszę mieć informację, że koncept strzeli, to mógłbym próbować podjeżdżać. I wtedy będę w stanie chociaż kurczę, my przegrywamy po HP. Jest bat. Dobra, nie ma bata. Super. Obieg 416 wykryty, koncept jest gdzieś na wprost. Mam teraz 416 z chęcią bym strzelił, natomiast no nie mogę podjechać, bo wtedy oni podjadą i mnie kończą. Minus 1100 HP, muszę czekać. Jak zostanę wykryty, to na 90% obieg tutaj. Jestem wykryty. Ale co mi to da, bo ja nie mogę strzelić do obiekta, bo zbiorę od koncepta. Koncept mógłby na dobrą sprawę pojechać sobie lasem, wyjechać tu i nas wszystkich poskładać ze środka. No i to wygląda tragicznie. Nie mamy informacji. A koncept jedzie już środkiem pola. Jak się wychylę, no to zbiorę chyba od obiekta. Natomiast koncept teraz strzeli. Jest obiekt, który jedzie. No ja muszę strzelić... Kurczę, nie strzelę na dojeździe, nic. No nie, no nie ma szans, nie ma szans. Może staranujesz mnie? Pięknie. Koncept się odbił. Muszę rozwalić obiekta i sklejkę z konceptem. No ale nie pójdę chyba w sklejkę. Może go podpalę, to jest... no to jakaś szansa. Uszkodzenia krytyczne. Spróbuję schować się za wrak. Dostał gąskę. Montuje się. Ale mi objedzie. Jeden strzał. Dokładnie jeden strzał brakowało, aby wygrać tę bitwę. No jest mi ogromna szkoda. 6590 uszkodzeń. Na ślepo trafiłem na pewno w WZ-tę. Trafiłem chyba raz w AMX-a na ślepo bodajże. Nie wiem, w co jeszcze trafiłem na ślepo. To Chiri dostało bez spota. Oznaka mistrzowska as pancerny, duży kaliber. No ale nie udało się wygrać tej bitwy. Uważam, że nasza SKPTK miała sporą odpowiedzialność, bo to był jedyny czołg w lesie i czołg, który mógł to fajnie rozegrać, a pojechał nawet nie linią krzaków, dostał spota i zginął. No ale nie będę też go obwiniać, bo samemu niepotrzebnie wjechałem tam w ten dół i... No i chyba Batchet AP.
sporo zaskoczył. No 3300 miał tą pozycję. Jakby udało mi się go trafić na ślepo wtedy za pierwszym razem, jak próbowałem, no to jeszcze by jakaś szansa była. Nie wiem, co zrobił obieg 416, nie wiem czemu on taranował. Nie wiem, o co tu kompletnie chodzi. No ale to jest bitwa. Takie mamy wyniki kredytów. 71 tysięcy na plusie. Bardzo fajna ta bitewka. I zagramy jeszcze jedną bonusową na sam koniec w ramach tych dwóch słabszych gier, w których praktycznie nic się nie dało zrobić. I mamy bitwę na 10 poziomach. Wielki test dla tego pojazdu. Po drugiej stronie 60 TP, Super Conqueror, E5, Centek X, dużo czołgów, które mają hity na złocie K91. One będą nas dziurawić po tej wieży, ale jak to wyjdzie w praktyce, to oczywiście zobaczymy. Nie będę ustawiać przestrzału, chyba nie ma wielkiego sensu. Przejadę po prostu na drugą stronę, wieża obrócona, żeby nie zebrać. Dostałem spota, Arta raczej nie powinna mnie strzelić, ale w razie czego dojadę sobie do tej pozycji. I będziemy grać tę flankę agresywnie. Jesteśmy czołgiem ciężkim. Nie chcę jakoś specjalnie kalkulować i chcę przetestować ten pancerz na tej pozycji. Generalnie wydaje mi się, że grałbym drugą stronę, tam na tym lodowcu, ale ciekawi mnie po prostu, jak się ten czołg będzie zachowywać w takiej pozycji typowo na wieży. Z MX-M4 po drugiej stronie. Oczywiście chodzi mi o tą półeczkę, chociaż my bardzo fajnie wypychamy przeciwne te pojazdy i nie pozwalamy na dojazd pod tą miejscówkę. Dosyć nietypowo chyba na tej mapie, to raczej, chociaż różnie to bywa. Naprawdę zauważyłem, że co gracz to inne podejście do rozgrywania tej mapy. I chyba zagram wokół prawej strony. Niestety, ale Arta będzie mieć bicie. A MX-M4 powinien strzelić w Patona, nie strzelił. Ja teraz się na niego wychylam, on strzelił, szukam dolnej płyty, wchodzi 446, pozwolę sobie na przejazd głębiej, odwracam wieżę bardziej do centka, MX-M4 nie powinien mnie strzelić, będę schowany i dojeżdżam sobie do tych wszystkich wydm i tu powinienem mieć naprawdę ok sytuację, wychylam się na centka, nie widziałem go za bardzo, to był taki strzał rozpaczy, może wejdzie, może nie, ale Leopard już trochę chyba przekombinował, jakby ktoś mi podświetlił MX-M4, to mogę spróbować do niego strzelić, nie chcę jakoś przesadzić, no ale mamy typa 5 heavy, mamy dużo czołgów, no i chyba mogę podjechać. To nie powinno być złe zagranie. Zaświeciłem MX-M4, on nie. Mam E50 za sobą, więc dojadę. Pytanie co... Aha, Centurion X ucieka, ja tu nikogo raczej nie spotkam. Po drugiej stronie tam przegrywamy, lodowiec może od nich ruszyć, może wracać się na swoją bazę. T54 nie jest, złapie, ale jest ten Selma, skupią celownik i cyk, robię fraga. Należy przeładować to działo i dobić MX-M4. To będzie kolejny krok i kolejny frag dla naszej drużyny. T541 raczej nie do wykurzenia. Każdy przejazd tędy będzie kosztować naprawdę dużo. Mamy typa 5 heavy. Od czegoś ten pojazd jest, czyli od tankowania tych uszkodzeń. On będzie zbierać sporo od Centuriona. On może zbierać sporo od T541. Jest jeszcze Kunze, którego zaświeciłem jakimś cudem. I cyk, 458. Ten strzał bardzo ładnie wchodzi. Co prawda... Nie testuję pancerza na wieży kompletnie w tej bitwie, no ale to działo naprawdę daje mi sporo radości, jakby nie patrzeć, bo trafiam, przebijam, nie wszystkie strzały są w pełni skupione i 1400 na liczniku i te czołgi z góry jakoś sobie nie radzą, ale oni szturmują naszą bazę. Bardziej zakładałem, że oni będą się wracać, natomiast widać ewidentnie, że oni szturmują naszą bazę. Trochę tego nie przewidywałem. Myślałem, że to ich spotkamy właśnie gdzieś tu i tu będzie ten damage. Chyba nie ma co wracać się na naszą bazę i trzeba będzie wyczyścić szybko te medy i zacząć przejmować bazę, bo oni prawdopodobnie będą przejmować naszą bazę i to będzie gra pod szybsze skapowanie, ale teraz nie mamy jak tego zacząć i musimy w pierwszej kolejności rozwalić medy, bo jeżeli zaczniemy kapować, no to one nas zaraz zbiją, drugi raz jest po bitwie. Chociaż wydaje mi się, że na dobrą sprawę może już być po bitwie, bo tam jest trójka w kapie i w gruncie rzeczy to STRV czy 60 TP chyba tego łatwo nie zbiją. E50M przebija, u mnie jest 5 sekund. O, ktoś zbił tego kapa albo oni zjechali, nie wiem, sam do końca. Tu jest Sharp Futur, trójka w kapie nadal, E5 Conqueror 60 TP, nasze czołgi są blokowane. Czy Sharp Futur się wychyli? Jest, widzę go. Przebijam 441. No i my zaczynamy trójką w kapie, ale jesteśmy o wiele spóźnieni i chyba to będzie niestety porażka. A szkoda. Wiadomo, mogłem się wracać, ale serio, zakładałem, że to oni będą się wracać.
Niestety błędnie. No i mamy ostatnią bitwę na E77. Po rozegraniu tych 7 bitew muszę przyznać, że ten czołg nie jest zły. Nie jest może super wspaniały, ale jest całkiem okej. I nawet powiedziałbym, że może być dobry. Jestem dosyć pozytywnie zaskoczony, bo na początku wydawało mi się, że no będzie to przeciętny kolejny 9 tier, ale serio ma on potencjał na bycie dobrą premką. Oczywiście też, aby go zdobyć, no to musicie nie wiadomo ile otworzyć tych portali i raczej nie będzie on warty wydawania nie wiadomo jakiej ilości pieniędzy. Ja nie wiem też ile będą kosztować te wszystkie portale, macie też dużo innych premek możliwych do wydropienia, ale jak komuś poleci E77, a lubi grać bardzo E75, no to nie powinien aż tak narzekać. Na pewno jak będę mieć trochę więcej czasu, to ogram bardziej ten pojazd i wtedy będę mógł wyciągnąć większe wnioski. No i w sumie to tyle, to takie moje pierwsze wrażenia, dajcie znać co wy sądzicie w komentarzach. Dziękuję za odcinek, trzymajcie się, do elo.